Z cyklu Wartości Życia. Opowieść o tolerancji. Bajka dla dzieci od lat 3 do 100 i więcej. Smok Josh. Dawno, dawno temu żył sobie wielki smok. Miał na imię Josh. Pewnego dnia, siedząc pod ogromnym, zielonym drzewem, pomyślał sobie: o, jakby to było miło, gdybym miał przyjaciela, z którym mógłbym się bawić. I tak owego słonecznego ranka Josh wyruszył w drogę na poszukiwania innego smoka, który mógłby zostać jego przyjacielem. Po drodze spotkał słonia. Cześć, powitał go słoń, mrugając oczami. Nazywam się Emilian, a tobie jak na imię? Josh. Szukam jakiegoś przyjaciela. Smoczego przyjaciela. Od co? Przez chwilę przyglądał się Emilianowi i rzekł nieco podejrzliwym tonem: masz wielkie uszy i długi nos. Nie jesteś smokiem, prawda? Nie, odparł słoń. Ale przecież nic w tym złego, prawda? Mogę zostać twoim przyjacielem. Zresztą ja też szukam przyjaciela. Ostatnio czułem się bardzo samotny. Jednak Josh nie posłuchał Emiliana. Spojrzał na niego chłodno, odwrócił się i pokłusował dalej. Emilian popatrzył za nim z wielkim smutkiem. W dalszej drodze Josh spotkał lwa. Lew wyskoczył przed niego z wielką gracją, potrząsnął swoją fantastyczną grzywą i uśmiechnął się. Co tu robisz? Josh przez chwilę przyglądał się lwu. Nigdy przedtem nie widział lwa i zaskoczyło go jego piękno. O, szukam przyjaciela. Mam na imię Josh. O, ja też szukam przyjaciela. Mam na imię Ali. Lew Ali. Chodź, pobawimy się razem. Co byś powiedział na wyścigi albo na berka? Ali podskoczył i zakręcił się wokoło w nadziei na zabawę. W pierwszej chwili Josh poczuł wielką radość. Ale nagle zorientował się, że Ali nie jest smokiem. Spojrzał na jego uśmiechnięty pysk i stwierdził: ależ ty nie możesz być moim przyjacielem. Nie jesteś smokiem. I zanim lew zdążył cokolwiek powiedzieć, Josh odwrócił się i pobiegł dalej. Gdy tak wędrował polną ścieżką, spotkał małego białego królika. Mały królik był bardzo nieśmiały. Schował się za ogromne drzewo i uważnie nasłuchiwał swoimi długimi uszami, wyglądając za drzewa tylko jednym okiem. Gdy zobaczył smoka, pomyślał sobie: co za wielki smok. Mam nadzieję, że jest to smok przyjazny. W przeciwnym razie będę musiał uciec i ukryć się gdzieś. Kiedy Josh zbliżył się, królik zapytał: przepraszam bardzo, czy jesteś przyjaznym smokiem? Josh był w istocie bardzo przyjaznym smokiem, więc królik nie musiał niczym się martwić ani niczego się obawiać. Po prostu siedział spokojnie za drzewem i przyglądał się. Josh usiadł pod tym samym drzewem, pod którym ukrył się królik. Kilka drzew dalej Josh zobaczył coś szalenie zabawnego. Był to klaun. Potykał się o własne ogromne buty i śmiał się z tego do rozpuku. Za każdym razem, gdy się potknął, wywracał się na ziemię i śmiał się.
Nagle Josh zorientował się, że i on sam się śmieje. Tak jak ten klaun, on też śmiał się, śmiał się. Obydwaj zaśmiewali się, aż dostali czkawki, co spowodowało, że śmiali się jeszcze głośniej. W końcu Josh wstał, podszedł do klauna i rzekł: cześć, jesteś bardzo śmiesznym klaunem. Nigdy w moim smoczym życiu tak się nie śmiałem. Nie ty jeden. Idź i spytaj dzieci. Powiedzą ci, że bez przerwy je rozśmieszam, a to pomaga im zapomnieć o kłopotach. Ja kocham uszczęśliwiać ludzi. A ty co lubisz robić? Cóż, powiem ci, co lubię robić, poważnie odpowiedział Josh. Lubię szukać przyjaciół, żeby się z nimi bawić. Tyle, że smoczych przyjaciół. Klaun znów zaczął się śmiać. Chyba żartujesz, cały świat może być twoim przyjacielem. Klaun wciąż się śmiał. Josh nagle poczuł się zakłopotany i troszkę smutny. Zdawało mu się, że nikt go nie rozumie. Powiedział sam do siebie: ja chcę tylko smoczego przyjaciela. Czy proszę o zbyt wiele? Odczołgał się do tyłu i usiadł pod drzewem sam. Po policzkach ciekły mu łzy. Próbował je ocierać, lecz wciąż się pojawiały. Josh, Josh! Usłyszał, jak ktoś woła go z daleka. Dobrze się czujesz? Josh rozejrzał się i ku swemu zdumieniu zobaczył słonia Emiliana, a także lwa, małego białego królika, a wreszcie potykającego się o własne buty klauna, który ciągle się śmiał. Wszyscy otoczyli Josha. Emilian łagodnie głaskał go po głowie. Lew zlizywał mu szorstkim językiem słone łzy. Mały biały królik wstał na dwie łapki i zaczął go obwąchiwać. A klaun robił różne grymasy tak długo, aż Josh zaczął się śmiać razem z nim. Nagle lew Ali podskoczył w górę i krzyknął rozradowany: chodźcie, pobawimy się i będziemy szczęśliwi. O tak, bądźmy szczęśliwi. Wszyscy jesteście moimi przyjaciółmi. Wszyscy jesteście moimi wyjątkowymi przyjaciółmi. Wszyscy jesteśmy inni i piękni, tak jak kolory ogromnej tęczy. Odtąd zostali najlepszymi przyjaciółmi. Spędzili wiele wspaniałych wspólnych chwil, a Josh zdał sobie sprawę, ile mógłby stracić, gdyby miał tylko jednego smoczego przyjaciela.